I on, no, bardzo taki wysportowany facet, no i on, właśnie tutaj, to jest ciekawe, więc on powiedział do ojca tam już w Rosji, kiedy byli, bo ich tam wywieźli do Diagielewa, tam gdzieś koło Riazania, potem Maczyliszcze, potem jeszcze coś, nie pamiętam już, zmieniali te obozy. I on powiedział tego pierwszego obozu, on tu się nie da tak pomiatać, on robi ucieczkę. No i ojcu proponował, ojciec się nie zgodził, powiedział, że ja nie próbuję nawet, a ja dam sobie radę. I zwerbował 25. I rzeczywiście tą ucieczkę zorganizowali. No niestety, część zastrzelili po drodze, część z powrotem przywieźli i on jeden uciekł. I słuchajcie, zimą w tej Rosji wędrował od domu do domu, przecież to był strach i w Rosji takiego człowieka trzymać. Przepłynął zimą Bug i znalazł się w Gdańsku, tam miał jakąś daleką rodzinę. Kiedy się do czegoś doprowadził, się do jakiego takiego stanu, wyruszył do Lubartowa, żeby matce powiedzieć, gdzie jest ojciec i że żyje. Że żyje. Więc to też poświęcenie było. To już było wielkie poświęcenie. I po ciemku posiedział, zorientował się, że nikt już nie ma nikogo pod domem i tak samo w nocy wyszedł. I mówi, ja przyjechałem tylko pani to powiedzieć i już wracam z powrotem. No i wrócił. Prawdopodobnie przeżył, dlatego że ojciec później po powrocie, jak wybrał się w podróż dookoła Polski, bo dostał taki bilet repatriacyjny, to był u niego, także przeżył, a jak tam potem, to już nie wiem. W każdym to była pierwsza wiadomość ojca, o ojcu, co się dzieje i gdzie jest. No i potem normalnie żyjemy, znaczy nienormalnie żyjemy, w każdym bądź razie jest bardzo źle, bardzo ciężko. No, ratunek jeden, jaki jest, to jest ta UNRWA, bo rzeczywiście to była wielka pomoc tych ze paczek strony Amerykanów. Ze stonów Amerykanów, bo to przychodziły czekolady, przychodziły soki w puszkach, konserwy kakao przychodziło, takie figi, takie owoce sprasowane, no i przychodziły ciuchy. No oczywiście do tych ciuchów to wiadomo, zawsze ktoś tam był pierwszy. No ale jakieś tam, że tak powiem, szmatki dostaliśmy tam, jakieś tam parę różnych, jakiś płaszcz stary, jakieś tam buciny, jakieś tam chustę jakąś, no jednym słowem, że tam coś do nas trafiło tam. No mama pracowała w szkole i jakoś tam ciężko było, w lecie brała pół kolonie jeszcze, żeby coś dorobić. I następnego roku w zimie, to był chyba 40, nie, 5, 6, moja ciotka Krukowa, idzie do spowiem, bo jeszcze pracowała i mniej więcej koło kina podchodzi do niej ktoś i rano szła do pracy i mówi, czy pani by mogła ten list oddać. No ciotka oczywiście ten list nie patrzyła, dobrze, schowała do kieszeni, poszła do spowiem. To spowiem się rozebrała, zaczęła pracować, no i wchodzi trzech ubowców. Chociaż ona już pracowała w trzecim pokoju, więc oni tak, pierwsza, nazwisko z domu, nazwisko z domu, nazwisko z domu, do drugiego, nazwisko z domu, nazwisko, do trzeciego, nazwisko, Kruk, z domu, Moździńska, proszę się ubrać, idzie pani z nami. No to, a one nosiły takie fartuchy, takie miały do pracy, dwa robocze. Ona tam gdzieś pracowała w księgowości. No więc zdjęła ten fartuch, włożyła palto, i jak to taki odruch, ręka do kieszeni. I wtedy poczuła ten list. No zapomniała go oddać, nie wiedziała komu nawet. Więc no przestraszyła się strasznie, ale w tej chwili tutaj przyszła jedyna rzecz do głowy, że dostała boleści strasznych i musi do toalety. No muszę do toalety. No nie chciał, ale w końcu się zgodził. No i tam na podwórku poszła do toalety, ale pilnował ją, stał za drzwiami i ten list wrzuciła. I nawet nie przeczytała, bo nawet nie była zdolna przeczytać, do kogo ten list był, rzuciła ten list. No i zabrali ją i tam siedziała na tej ulicy, tutaj, gdzie było UB. No i przesłuchanie. Jaki to był list, co to był? Nie ma żadnego listu, mimo że jej zrobili rewizję osobistą, nie znaleźli. Ona się wyparła do końca, że żadnego listu nie ma, żadnego listu nie było, nikt nie dał, ona nie wie i tak dalej. No to siedzieć. No i siedziała. No Kruk tam latał, jakoś jej tam coś do jedzenia podawał, tam załatwił, tam był oczywiście jakiś rosyjski, był ten strażnik, coś mu tam dał, że ten go tam...
No i w końcu miesiąc siedzi i coraz to ją przesłuchują. No ona, no nie wiedziała, no bo nie mogła powiedzieć tego, że list wrzuciła, no bo nikt mi nie uwierzył, że nie przeczytała tego listu, więc musiała do końca już trzymać się tego. No i znowuż to samo, przesłuchanie tymi latarkami, świecą jej w oczy. Ale nie bili jej? Nie, nie bili jej. No i w końcu wujek mówi, no to cóż to zrobisz, no trzeba jakoś ją uratować. I wtedy wujkowi przyszło do głowy, mam nadzieję, że nikt nie będzie miał nic przeciwko temu, że tu w jajczarni, w Społem, pracował niejaki Magierka. Później w rządzie był tam ten? Tak, Magierka na Lugowej, Magierka z Partyzanckiej. Wysoki, szczupły taki, przystojny facet, mam na zdjęciach go. On pracował w Armii Ludowej i od razu znalazł się tam w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. I Kruk sobie przypomniał, przecież razem pracowali z moją żoną, no trzeba jechać do niego, Lubartowski niech ratuje. No i Kruk pojechał tam do niego. Do Warszawy. Do Warszawy. No mówi, no trzeba coś robić. A ten Magierka bardzo ładnie przyjął, zachował się przyzwoicie zupełnie i powiedział, panie Franciszku, wraca pan do domu, żona jest w domu. Kruk przyjechał, żona była w domu. Także miesiąc ciotka siedziała jakoś tak. Ale gdyby nie interwencja męża, czyli i tego pana Magierki, to trzeba, Lubartowa. Prawdzie trzeba oddać sprawiedliwość. Tak. Także on tego. Także on w tym przypadku, nie wiem co tam się potem z nim stało, było, czy jakiś kontakt ktoś tam miał z nim, nie wiem, ale w każdym bądź razie tego. W 1946 roku w czerwcu przychodzi list od ojca. Pierwszy list, a wysłał 42. To na 42 tylko jeden otrzymaliśmy? Jeden otrzymaliśmy. Myśmy wysłali kilkanaście, nie otrzymał żadnego. Nawet było ogłoszenie na poczcie, że można paczki wysyłać i powiedziane było, co może być. Cukier, słonina, suszona kiełbasa, konserwy, już nie pamiętam co. Suchary jakieś? Suchary, nie więcej jak 2 kilogramy. Wysłaliśmy tych paczek 3 i czekaliśmy jakąś odpowiedź. Te wszystkie paczki wróciły, tylko że cukier z konserwami, ze słoniną, ze wszystkim. To się nadawało potem tylko do tego. Na wyrzucenie. List tak wyglądał. On jest w tej chwili ofoliowany. To może jakiś maleńki urybeczek przeczytasz? No to jest bardzo osobisty. Nie, no to jak osobisty. List, to nie bardzo bym chciała czytać. W każdym bądź razie. Zdanie. Nie, no przeczytam tu troszeczkę. W każdym razie list pełen optymizmu, pełen siły. Wiary w Boga, no nie wiem co tu więcej, więc piszony jest do matki. Ja przeczytam, jak na końcu napisał. Na końcu napisał tak, kończę tych parę zdań. Ciężko mi czytać. Niech was Bóg błogosławi. Chcę wam podkreślić, że przy każdej okazji, przy wszystkich uroczystościach świątecznych czy imieninowych, błogosławię was na odległość i przesyłam duchowe życzenia. W dniu świętej Anny ucałuj ode mnie Gieniu, moją kochaną matkę i Hankę, czyli siostrę. O dalszych uroczystościach imieninowych czy innych nie wspominam, bo może dobry Bóg pozwoli, że się znajdziemy przy wspólnym stole. Kończąc, skłaniam się mojej i twojej rodzinie oraz wszystkim znajomym. Cześć, głowy do góry, Adam. A i tutaj data. 30 czerwiec, 46 rok. Ze Związku Sowieckiego. Tak, tak, tak. Więc to tylko ten jeden list otrzymaliście. Jeden list doszedł, tak, dzięki... Którzy bo cenzura kolego, może tam... Jasiowi Liskowi, który tu u mnie kiedyś był, powiedział zafoliuj, bo to jest naprawdę... Cenna rzecz. Cenna rzecz, więc jest zafoliowany dla potomnych, dla pokoleń moich. No i teraz czekamy na ojca, liczymy na to, wrócił w tym czasie, jakoś po tym liście wrócił pan Kosak Kazimierz Młyna, co miał, tak, stamtąd, bo też był z ojcem, więc on wrócił, to były już pierwsze transporty. No i także już oczekujemy, że ojciec lada dzień powinien wrócić, aby wytrzymać, aby wytrwać i tak dalej. Jest taki moment, że słyszymy w nocy, budzimy się wszyscy, a tu na tym, na parapecie okiennym stoi wielki ptak i wali dziobem w okno. Oczywiście, no, panika w domu, wiadomo.
Mama się strasznie zdenerwowała, mówi, coś się strasznego stało pewnie i tak dalej. Zapamiętała ten dzień, potem już tak właściwie żyła, że tak powiem... W emocji. Tak. I potem, kiedy z ojcem rozmawialiśmy, to powiedziała o tym. A ojciec wtedy miał straszne bóle i miał skręt kiszek i był operowany przez lekarza z Radzynia na świeżym powietrzu, bimbru się napił i scyzorykiem normalnym był cięty i operacja się udała, więc ten ptak... Tak jakby zwiastun. Także tak się dogadaliśmy, że tego. No w ogóle tam był lekarz, ten z Radzynia, który operował wszystko i to właśnie w takich warunkach. W takich warunkach, jak w filmie Znachor. Normalnie w prymitywnych warunkach i ludzie wrócili do kraju i żyli. Także to było prawie graniczące z cudem. No z Lubartowa to sporo było wywiezionych, jak no sporo było, tylko na różnych obozach. Ojciec potem opowiadał, tam był, głodówkę zarządzili, bo oni jedli to, co mam napisane. Kartofle, znaczy łupiny z kartofli, nie kartofle, łupiny z kartofli jedli. Zamrożone kartofle na wiosnę się tam szukało, jeszcze może się coś znajdzie. Jedli natkę z markwi, chleba dostawali tam kromkę dziennie, jakieś tam zupy, jakieś kapuściany z takich najgorszych liści i tak dalej, i tak dalej. Potem tam zrobili strajk jakiś. No to po tym strajku to ich wywieźli jednych aż do Archangelska, do Czelabińska. Ojca po różnych obozach. Po różnych obozach, także ich rozdzielili. No ale potem już tutaj, jak piszę w tym liście, że już w 1946 roku głodu już nie doznajemy, także widocznie tego chleba mają trochę więcej. Bo to normy były i... Ojciec był w więzieniu, był tam z ludźmi wykształconymi, było dużo wojskowych, generałami, z profesorami wyższych uczelni, z profesorem Sierpińskim, słynnym matematykiem z Lwowa, z artystami, z lekarzami i tak dalej. Także nawet tam odbywały się normalne mszy, gdzieś nie wiadomo z czego, poszyli jakieś tam stroje dla księdza z księżmi i odprawiali normalnie mszę. No chleb był tym komunikantem, była normalna spowiedź, także w tym obozie z czasem tak było. No ale do minus 50 dochodziła temperatura, oni byli w barakach, bądź w lesie. Ale dzięki wierze w Boga utrzymali jakoś się i utrzymali. No, ojciec i sporo, miał. Sporo wróciła, ja sporo tutaj przeczytam list. Mogę przeczytać list? No chyba tak. No. Chodzi mi o list, jaki ojciec otrzymał później, który świadczy o nim. Od pana Wójcika Pawła, którego grób tutaj jest na początku. To był major Wojska Polskiego. Po prawej stronie. Ojciec mój miał zawał w 1968 roku i dostał taki list od tego pana. No, trzymam go, bo to też skarb. Szanowny drogi panie Adamie, uprzejmie komunikujemy, że my Lubartowiacy zamieszkali w Warszawie, a wasi znajomi i koledzy sercem i myślą jesteśmy z wami. Modlimy się o stóp Jezusa Chrystusa w katedrze Warszawy na waszą intencję, to jest o zdrowie. Prosimy was, nie upadajcie na duchu i bądźcie zawsze dobrej myśli. Pamiętajcie również, że dla nas, kolegów waszych i znajomych, byliście i jesteście za Wiszo Czarnym, wzorem, przykładem życia i postępowania. Cenimy was i osoba wasza jest drogowskazem życia. Ściskam i niech Matka Jasnogórska opromieni serce wasze radością i spokojem ducha, oddany Paweł Wójcik. Także to świadczy, że ojciec był taką silną osobowością, że dzięki niemu... I miał posłuch. Że dzięki niemu ludzie wytrzymali i wytrwali. Dzięki niemu wiele ludzi wytrzymało.